program Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego na lata 2021-2027 nabiera tempa. Mamy już pierwsze nabory, pierwsze ogłoszenia konkursów, a co za tym idzie, pierwsze pytania beneficjentów. Katarzyna Kozińska, witam w kolejnym programie z cyklu Fundusze Warte Zachodu, 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Rozwiewać będziemy dzisiaj wątpliwości do tego, gdzie kierować swoje ewentualne skargi albo pytania dotyczące właśnie tego regionalnego programu. Z nami rzecznik Funduszy Europejskich, Sergiusz Łukasiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie rzeczniku, to powiedzmy o pana roli, jaką pan pełni akurat w tym programie regionalnym. Czyli na czym polega rola rzecznika Funduszy Europejskich? Tak, rzecznicy Funduszy Europejskich, bo nie jestem jedynym rzecznikiem, działają na podstawie ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 21-27, czyli tak zwanej ustawy wdrożeniowej. Do moich zadań należy przyjmowanie wszelkiego rodzaju zgłoszeń w formie zapytań, skarg, ewentualnie wniosków dotyczących realizacji naszego programu regionalnego, czyli Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego 21-27. Moim zadaniem jest analiza tych zgłoszeń, później ustosunkowanie się do nich i sformułowanie odpowiedzi do wnioskodawcy. Jeżeli te zgłoszenia są zasadne, na ich podstawie mogą być formułowane rekomendacje dla instytucji zarządzającej a propos możliwych usprawnień programu regionalnego. Oprócz tego, ponieważ ustawa nie wylicza wszystkich zadań, tylko w szczególności, mogę się podjąć też na przykład mediacji, gdyby doszło do trudności na linii beneficjent, urząd albo na linii operator projektu, a ostateczny odbiorca wsparcia, bo też trzeba przyznać, że mogą się do mnie zgłaszać nie tylko beneficjenci programu regionalnego, tylko praktycznie każdy obywatel zainteresowany wdrażaniem naszego regionalnego programu. Więc nie musi to być podmiot, który już podpisał umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. To może być potencjalny wnioskodawca, który na przykład bierze udział w konkursie lub zastanawia się nad tym. To może być ktoś z grupy docelowej, z ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach na przykład projektu szkoleniowego lub stażowego. To może być wreszcie mieszkaniec konkretnej gminy, który jest zainteresowany choćby konkretnym projektem i chciałby się o nim czegoś dowiedzieć, jak on jest lub został zrealizowany. Słowem, praktycznie każdy, nie tylko beneficjent, może do mnie zgłaszać się, że wszelkiego rodzaju pytaniami, wnioskami, skargami lub innego rodzaju zgłoszeniami. I przypomnijmy, Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego to jest w ramach tej nowej perspektywy finansowej, akurat w przypadku regionu lubuskiego, nowy program regionalny, a instytucją, która go wprowadza i wdraża, jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i odpowiednio każdy urząd marszałkowski danego regionu wprowadza ten program regionalny. To ważne, bo nie wszyscy oglądają mimo lat czerpania z tych środków o tym wiedzą. Czy zdarzały się takie przypadki, czy nadal zdarzają, że rzeczywiście na przykład odbiorcy projektów zgłaszają swoje uwagi co do tego, na przykład jak było prowadzone szkolenie, albo co do tego, na przykład, czy mogą zgłosić takie zapotrzebowanie lub takie swoje spostrzeżenie, że jest dany konkurs, czy moja gmina, w której mieszkam, będzie w czymś takim brała udział, czy ja skorzystam z efektów tego projektu? Nie, tak jak wspomniałem, pytania, które zgłaszające mogą do mnie kierować, mogą dotyczyć praktycznie każdego aspektu programu, oprócz procedury odwoławczej. Natomiast jeżeli idzie o dotychczasową praktykę, na przykład a propos projektów szkoleniowych, w tej perspektywie jeszcze tego rodzaju pytania się nie zdarzały. To też jest z uwagi na etap wdrażania projektów. Oczywiście podpisano już wiele umów o dofinansowanie, to jest ponad 40, natomiast
projekty w dużej mierze dopiero zaczynają funkcjonowanie. Natomiast w perspektywie 14-20 przy poprzednim programie regionalnym, to był Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, zdarzały się takie sytuacje, że osoby biorące udział w danym projekcie, tak zwanym miękkim, zgłaszały pewne trudności przy na przykład kwestiach stypendium stażowego dotyczących kwoty, dotyczących opóźnień w wypłatach. Trzeba wspomnieć, że to nie była w żadnej mierze jakaś systemowa nieprawidłowość, tych przypadków nie było wiele, natomiast takie sprawy się zdarzały, niemniej udawało się je szybko i pozytywnie rozwiązać. Czyli pan jest takim mediatorem między odbiorcą, tak, czy beneficjentem, czyli krótko mówiąc tym, który z tych, po tych środki sięga i kto, tak, z tych środków korzysta, a Urzędem Marszałkowskim, który jest operatorem tych środków. Ustawa wdrożeniowa daje taką możliwość, że jeżeli mamy tutaj trudną sytuację konfliktową w ramach naszego programu i zanim ona, ta sytuacja przyjmie formy bardziej administracyjne, sądowe, no to możemy, mogę starać się tu podjąć działań mediacyjnych. Żeby nie iść do sądu, zawsze łatwiej, tak, lepiej się dogadać. Jeżeli są oczywiście ku temu formalne podstawy, tak, natomiast też to nie musi dotyczyć sprawy bezpośrednio pomiędzy urzędem a beneficjentem. To może być równie dobrze sprawa pomiędzy operatorem środków a na przykład ostatecznym odbiorcą wsparcia. Czy nie docierają do pana takie sygnały, że te środki są tak trudno dostępne, że one nie są do zwykłego obywatela, tylko do instytucji, że to jest daleko od nas? Ciągle, mimo tego 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, musimy trochę przybliżać dalej rolę, ale też ostatecznie efekty tych funduszy. Jest taka potrzeba wśród mieszkańców? Na pewno fundusze, program regionalny mają swoją specyfikę. To są bardzo znaczne środki. Pamiętajmy o tym, tak, że to jest ponad 900 milionów euro w ramach naszego programu regionalnego. I to dotyczy wielu form potencjalnych wnioskodawców. Tak? To mogą być jednostki samorządu terytorialnego, między innymi sektor organizacji pozarządowych, mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Natomiast sądzę, że ten podział musi pewne uwarunkowania uwzględniać i każdy z potencjalnych wnioskodawców ma swoje szanse, żeby się realizować. Wiadomo, że specyfika projektów, zależnie od formy beneficjenta, potrafi się bardzo różnić. I to, o czym pani wspomniała, te zgłoszenia, zdarzają się takie sygnały, jednak jest ich... Że to jest odległe, że to jest daleko. To są bardziej takie opinie, które się spotyka. Gdzieniegdzie takie opinie, jednak nie ma ich wiele. Bo ci, którzy wiedzą, od lat korzystają z tych środków, albo nauczyli się zwyczajnie, jak to robić, to oni już po prostu mają sprawdzone metody, mechanizmy. Już nawet nikt, jak to kiedyś, lata temu, zatrudniało się firmy nawet do tworzenia tych wniosków. Tak było w gminach jeszcze w tych czasach przedakcesyjnych. Dzisiaj gminy mają już tak naprawdę również swoich doświadczonych pracowników przez lata. Tak się zadziało. Na pewno widać, że jest grono doświadczonych beneficjentów, którzy bardzo dobrze radzą sobie w aplikowaniu środki z programu regionalnego. Co do tych mniej doświadczonych, zdarzają się pewne takie sygnały dotyczące zawiłości dokumentacji, dostępności pewnych informacji na stronie internetowej programu, aczkolwiek to też jest związane z tym, że ruszył nowy program, nowa perspektywa i ta strona dotychczasowa musiała się zmienić. Mamy nową stronę. Przypomnijmy. Więc to jest fundusze.ul.lubuskie.pl. Na tej stronie zresztą też zachęcam do jej odwiedzania, bo oprócz wiadomości o naborach możemy dowiedzieć się informacji o całokształcie naszego programu, w tym też informacje teleadresowe odnośnie mojego stanowiska,
Tam znajdą Państwo wiadomości o tym, jak do mnie skierować skuteczne zgłoszenie. Natomiast wracając do strony, ona jest nowa, więc ci potencjalni wnioskodawcy, oni musieli się po prostu przyzwyczaić. Był taki moment, ale też już tych zgłoszeń na temat, powiedzmy, dostępności pewnych informacji już nie ma. Jak się poruszać po tych meandrach, bo tu widzimy, że na przykład jakiś konkurs jest w ramach formuły ZIT. Tutaj mamy konkurs na przykład na z danego poddziałania dotyczący usług społecznych, tutaj mamy termomodernizację, tutaj mamy środki dla przedsiębiorców, więc jak mamy czerpać wiedzę, czy to jest bezpośrednio czy to jest w ramach naboru dedykowanego dla na przykład gmin z obszaru ZIT, a kiedy mamy procedurę konkursową, a kiedy mamy procedurę bez konkursu. Tak. To są trudne meandry. Jak się w tym poruszać? To prawda. Sądzę, że najprostszym sposobem dla potencjalnego wnioskodawcy, takim pierwszym krokiem, który powinien wykonać, jest sprawdzenie oficjalnego harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie. Który znajdziemy na stronie. Na stronie, oczywiście, tak, przy naborach. I on daje już nam pewne takie najbardziej ogólne wytyczne dotyczące interesującego nas naboru. Oprócz tego taki potencjalny wnioskodawca powinien też zacząć od zapoznania się z takim dokumentem, który się nazywa Szczegółowy Opis Priorytetów. Tak? I tam mamy też najważniejsze informacje dotyczące programu zawarte, czyli typy projektów, typy beneficjentów, typy wnioskodawców, które mogą ubiegać się o dofinansowanie. I to, czy co ja chcę zrealizować w projekcie i jakie zamierzam efekty osiągnąć, to się wpisuje opis projektu. Tak, czy to się wpisuje w ten typ działań, które są zawarte w szczegółowym opisie priorytetów, ponieważ na etapie postępowania naborowego już mamy do czynienia z taką bardziej konkretną, bardziej szczegółową informacją. Warto też, tak sądzę, jeżeli idzie o samo pozyskiwanie środków o dofinansowanie, jeżeli mamy takie pytania z gatunku, jak pozyskać dofinansowanie na dany projekt, no to warto się wówczas skontaktować z siecią punktów informacyjnych funduszy europejskich w województwie lubuskim. Mamy w województwie takie dwa punkty, główny punkt informacyjny w Zielonej Górze i lokalny punkt informacyjny w Gorzowie. I oni dopowiedzą o tym, jak pozyskać środki o dofinansowanie. Natomiast do mnie, tak jak wspomniałem, można przyjść ze wszelkiego rodzaju zgłoszeniami, utrudnieniami, kwestiami dotyczącymi pewnych nieprawidłowości bądź też niejasności. Wszystkiego to, co może w opinii zgłaszającego utrudniać pozyskiwanie środków bądź też być po prostu Przeszkodą, tak jest. A przypominamy, proszę Państwa, punkty informacji o funduszach europejskich znajdziecie także informacje na stronie lubuski.pl. Odsyłamy także do strony www.fundusze.ue.lubuskie.pl, także tam informacje o aktualnych naborach, czyli informacja o funduszach. To w punktach informacji, a do rzecznika, proszę Państwa, zgłaszamy, gdy czujemy, że coś jest z realizacją takiego projektu nie tak i chcemy o czymś porozmawiać w drodze polubownej mediacji z Urzędem Marszałkowskim, czyli instytucją wdrażającą taki program. Pan Sergiusz służy pomocą, a stacjonuje i w Gorzowie, i w Zielonej Górze, tak? Tak jest, zarówno w Zielonej Górze, w głównym budynku Urzędu Marszałkowskiego, jak i w Gorzowie, to jest biuro zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego. Można mnie spotkać, w każdej chwili można do mnie dokonać zgłoszenia, do czego serdecznie zachęcam. Jeszcze mail. s.lukasiewicz@lubuskie.pl. Dziękujemy bardzo za wizytę w studio. O roli Rzecznika Funduszy Europejskich, jednego z wielu, którzy działają na terenie całej Polski, rozmawialiśmy dzisiaj z panem Sergiuszem Łukasiewiczem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszamy do kontaktów i życzymy, aby tych problemów z wdrażaniem było jak najmniej, bo przecież mamy za sobą lata doświadczeń. Ile? To już 20 i o tym mówimy w cyklu naszych programów. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.